Hej, nazywam się Magda Tomalak, witam na moim kanale Zodiakalne Wagi. No zobaczymy dzisiaj, co czeka Cię w maju 2022. Wow, mamy kartę Słońce i Rydwan. Super. No czyli co, wygląda na to, że cała doba naprzód i idziesz w kierunku czegoś nowego, czegoś szczęśliwego. W kierunku jakichś celów, które sobie wyznaczyłaś, czy wyznaczyłeś, będziesz realizować swoje plany. Paść kielichów i trójka kielichów. Może to jakaś sprawa związana z Twoim związkiem. Może w końcu nabierzesz odwagi, motywacji, żeby podejść do kogoś, zagadać do kogoś, odezwać się do kogoś, kim się interesujesz od dawna. Mam dzisiaj dziewiątkę mieczy, ósemkę kielichów. Rydwan po raz drugi, to w samym sercu. Wow. Siódemka kielichów. Tutaj z tą dziewiątką mieczy czuję, jakby to było coś, co już zostawisz za sobą, bo tutaj następną kartą jest ósemka kielichów, więc jakby ty już odchodzisz od tego, to mogłeś czy mogłaś mieć jakiś taki okres, w którym odnośnie, myślę, że to odnośnie tej jednej sprawy, o którą tutaj chodzi, miałeś dużo wątpliwości, dużo obaw, chciałeś czy chciałaś coś osiągnąć, wyjść do czegoś, ale nie miałeś odwagi, bo wątpiłeś w siebie, w swoje umiejętności, w to, czy jeżeli tutaj chodzi o jakąś osobę, to czy ta osoba w ogóle będzie Ciebie chciała, jeżeli chodzi o jakąś sytuację, nie wiem, nową pracę, to jakby wątpiłeś, że masz wystarczająco dużo umiejętności, zdolności, żeby w ogóle się o tą pracę ubiegać. I myślę, że teraz zaczniesz jakby zauważać swoje atuty już po tym jakby opłakaniu tej sytuacji. Zaczniesz zauważać, że przecież jak ta osoba, czy jak ta praca, czy jak tam w tej sytuacji mogłeś myśleć, że ty nie masz żadnych zdolności, czy umiejętności, czy żadnej wartości wręcz, bo przecież umiesz to, to i tamto, masz to, to i to, zrobiłeś takie i takie kursy, więc nagle jakby zaczniesz zauważać, ile tak naprawdę sukcesów w życiu osiągnąłeś, czy ile umiejętności zdobyłeś, ile doświadczenia w związku z jakąś sprawą. Dziewiątka buła, więc możesz mieć jeszcze takie pewne, nawet nie obawy, nie wątpliwości, tylko tak patrzę troszeczkę z dystansu na to, co się dzieje i troszeczkę jakby chcesz iść już jakby tak właśnie cała naprzód, już zaczynasz czuć, że masz z czym, że jesteś tego godzien czy godna, że masz taką wartość, która sprawia, że w ogóle masz prawo, że możesz się ubiegać o jakąś tam osobę czy jakąś sytuację. Ale gdzieś tam jeszcze takie powątpiewanie w Tobie będzie, że no mam, ale czy to, co mam, to jest wystarczająco? Że wiem, że mam dużo, ale czy to na pewno tyle, ile muszę mieć? O, jeszcze dziesiątka mieczy, która tutaj jest wyjątkowo pozytywna. I no widać, że ta osoba już jakby idzie w kierunku takiej świetlistej przyszłości. Że już jakby zostawiasz za sobą te smutki, zostawiasz za sobą te wątpliwości i już bardziej patrzysz w stronę tego, co przyjdzie. Już w stronę tego przyszłości, w stronę przyszłości. Bardziej szukasz rozwiązań, a nie umartwiasz się, użalasz się nad tym, co było i czego Ci brakowało. Tylko już na zasadzie nie, że a nie, bo ja nie mam tego, albo tamtego, albo jeszcze jestem niewystarczająca,
tylko co mogę zrobić, żeby dostać to, czego chcę, co mogę zrobić, czego jeszcze mi potrzeba, żeby osiągnąć to, czego tak naprawdę chcę. I szóstka mieczy, czyli no kolejna karta właśnie, która sugeruje takie odchodzenie już od tego, co było, w stronę, no, stronę tego, czego chcemy, tak? Od jakichś lęków, wątpliwości, w stronę takiego już spokoju, i takiej stabilności. No i tutaj mamy jeszcze tą kartę Słońce, co sugeruje, że też te przedsięwzięcia, które rozpoczniesz, w kierunku których zaczniesz w końcu iść, przyniosą pozytywne efekty. Karta Słońca to najbardziej pozytywna karta w tarocie, więc super, nie ma czego się bać. Po prostu, tak jak mówiłam, no to co już teraz też robisz, tak? Że takie szukanie rozwiązań, że co jeszcze mogę zrobić, żeby dojść tam, gdzie chcę, czego jeszcze mi potrzeba, a nie już właśnie użalanie się nad tym, że czegoś Ci brakuje. No, jak Ci czegoś brakuje, no to wstań i idź, naucz się tego, czy zdobądź to w jakiś sposób. No, a nie rozmyślaj nad tym, że Ty tego nie masz, a inni mają. No, niepewność, czyli jeszcze taka niepewność będzie. Chociaż tutaj to słowo niepewność to swoją drogą, ale patrząc tutaj na ten obrazek, no to ta osoba już tak już prawie, że weszła tam na tą nową stronę, tak tutaj do wody, ale już jakby tak prawie, już nie dość, że ta stopa już tutaj jest, to ta, już też, ta druga stopa już też widać, że się powoli podnosi, więc już tak bardziej jesteś po tej drugiej stronie, po tej stronie tego, w co chcesz iść, niż po tej, w której byłeś, czy byłaś. Karta... Pogarda, chociaż zawsze jak mówię na te słowa, to nie do końca patrzę, bardziej na to, co tutaj na tych obrazach widzę, na tych twarzach. O, pogarda. Mam jeszcze ulga. Tutaj ulga ulgą, ale też mamy balon, na którym ta osoba leży, który no, wznosi się pewnie w górę, unosi się, czyli może też będziesz tak właśnie rozmyślać jeszcze o tym, co masz i czego tak naprawdę chcesz, że może wiesz, w którą stronę chcesz iść, ale im więcej o tym myślisz, im bardziej o tym marzysz, o tym, w jaki sposób to może przyjść, czy jak będziesz się czuć, jak już dojdziesz do tego miejsca, do którego chcesz dojść, to nas jeszcze bardziej właśnie unosi, jeszcze bardziej, jeszcze więcej motywacji nam daje, żeby w tą stronę iść. Tutaj z tą kartą nie jestem pewna. Zobaczymy odnośnie czego. Jest to karta pogarda. Szóstka buław. Czyli tutaj no, nie chodzi o pogardę, tylko to też takie myślę, że wątpliwości odnośnie tego sukcesu Twojego. Zamiast no właśnie zamiast zaufać temu, że możesz odnieść sukces, to jeszcze tak nie do końca w to wierzysz. A to jest takie troszeczkę samosabotaż. Takim nastawieniem właśnie, że nie, to mi nie wyjdzie, że no ja wiem, że robię to, co muszę i staram się, ale tak nie do końca w to wierzę, no to te takie nasze przekonania w to, w co wierzymy, ma bardzo dużą moc i to może Cię tutaj troszeczkę jakby zbijać z tropu. No więc popracuj też z tym, w co wierzysz, zastanów się, czy Ty na pewno wierzysz, że możesz ten sukces osiągnąć, a jak nie, to zastanów się, dlaczego w niego nie wierzysz, co takiego się wydarzyło w Twoim życiu, że nie wierzysz, że możesz ten sukces osiągnąć. No może były jakieś dawne zranienia, jakieś trudne doświadczenia, na których się w jakiś pewien sposób zatrzymałaś, czy zatrzymałeś i patrzysz teraz na obecną sytuację przez pryzmat tamtych doświadczeń. No ale to, co się wydarzyło kiedyś w przeszłości, to wcale nie musi się teraz powtarzać i to wszystko jakby Ty masz moc do tego, żeby decydować o swoim życiu, więc jak uwierzysz, że możesz osiągnąć to, czego chcesz, to na czym Ci zależy,
to naprawdę możesz to osiągnąć. Nie potrzeba żadnej magii, bo masz wszystko to, czego ci potrzeba. Masz wiedzę, masz umiejętności, masz wartość, która daje ci siłę do tego, żeby stanąć do tego, czego chcesz, żeby wyjść do tego, chcesz, do tego, czego chcesz. Więc no, to też energia, najwyraźniej tak, energia, która teraz będzie ci towarzyszyć w tym przyszłym miesiącu, też popycha cię do przodu. I, no i masz tą kartę słońca, która sugeruje, że to ci się uda, więc no, zakwestionuj sobie wszystkie te przekonania, te wszystkie wątpliwości, że skąd one się biorą i dlaczego, i czy one tak naprawdę, czy to, że nie wiem, coś się kiedyś wydarzyło parę lat temu, nie wiem, wyrzucili cię z jakiejś pracy, czy jakiejś pracy nie dostałaś, czy nie dostałeś, na jakiej ci zależało, czy jakiś związek ci się nie udał, czy ktoś cię odrzucił, to czy to ma jakąkolwiek wartość jeszcze, czy to w sumie już nie ma znaczenia po tylu latach, a zostały tylko obawy, że może tamta sytuacja koniec końców obróciła się na lepsze dla ciebie, że dobrze, że tamtej pracy nie dostałaś, albo dobrze, że tamten związek się nie udał, więc to już nie ma znaczenia, ale jeszcze mógł zostać w tobie, mogły zostać te wątpliwości, to zranienie, które w tym momencie poczułaś, mimo tego, że dalej sytuacja wyszła ci na dobre. No, więc zakwestionuj po prostu, skąd w tobie te obawy. Bo to są takie złudne obawy, które tylko... I kolejna karta, na której mamy osobę na statku, która idzie w kierunku czegoś nowego. Czyli mamy dwa razy rydwan, mamy ósemkę kielichów, na której osoba odchodzi od starego do nowego. Mamy dziesiątkę mieczy, gdzie osoba odchodzi od starego do nowego. I szóstkę mieczy, gdzie no to samo, tak? Ktoś już zostawia za sobą pewną część, jakiś rozdział w swoim życiu i idzie dalej. No więc niesamowite czytanie. Masz bardzo dużo energii, która działa na twoją korzyść. Nic, tylko wstać i działać. Nie ma się czego bać. A jeżeli jeszcze czegoś się boisz, to, no to popracuj po prostu tutaj z tymi przekonaniami, że czemu się tego boisz i czego tak naprawdę się boisz, że ci się coś nie uda, czy wątpisz w swoją wartość, czy nie wiem, boisz się, że ktoś, nie wiem, nie chce ciebie, no nie wiem, to już musisz sobie sam czy sama rozpracować, o co tutaj tak naprawdę chodzi i skąd te twoje wątpliwości się biorą, bo to może być jedyny jakby element, który może cię zatrzymać w tej starej energii, bo cała energia, wszystko inne cię właśnie tutaj spycha, właśnie spycha, już jakby popycha w tym kierunku, no, w którym chcesz iść i na który już tak czujesz, że od dawna czekasz. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli jesteś zainteresowany albo zainteresowana indywidualnym czytaniem, w opisie do tego nagrania znajdziesz mój adres mailowy, przez który możesz się ze mną skontaktować. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że to czytanie było dla ciebie pomocne i do zobaczenia innym razem. Pa, pa!